120. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Przypomnę dla zainteresowanych, głosujemy w sprawę wprowadzenia pana radnego Gilarskiego do Komisji Innowacji. Widzę, że wszyscy w entuzjazmie. To nie jest imiennie, ale można zrobić imiennie. Proszę państwa, proszę o przygotowanie głosowania. Mogą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Jeszcze nie zamykamy, głosujemy. Proszę, wynik. 34 za, brak przeciwnych, 4 się wstrzymało. A tak to chyba nie miał być 4 wstrzymujących.